Halo, halo, dzień dobry, zagrajmy z Gimperem, DR Billions, mapa czwarta, podejście X, witam wszystkich obecnych na Twitchu, nowa gra Survival 800C, nazwijmy to. Poglądałem sobie trochę, jak te prosy grają, generalnie. I spróbuję dzisiaj ich skopiować, mianowicie ziomek, którego oglądałem, leciał na 800% bez pauzy. To było dosyć ważne, że bez pauzy. I grał na raszowanie Wood Workshop, czyli tego budynku tutaj do badania technologii, drewnianego warsztatu. I następnie on bardzo szybko później szedł w raszowanie balist. I balistami wycinał sobie tereny do puszowania, więc spróbujemy tak dzisiaj zagrać też i zobaczymy, jak to pójdzie. Taka strategia, mapa wydaje się ok, jeżeli chodzi o początek, ale oczywiście musimy być bardzo uważni. Ktoś tam od Gierki Tycoon pisze na czacie, że temat nie umarł. No to bardzo mnie to cieszy, przyjacielu. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, tu już są zombiaczki. Nie atakuj. O, tutaj jest bardzo fajna rzecz, którą my chcemy wziąć sobie. Tutaj jest egzekutor, którego może sprzedamy. Ty idź tam, ty idź tam. Tutaj żołnierz też już poszedł. Ty idź tam. Golda zgarniaj. Brak surowców, bo oczywiście brak jedzenia, więc jedziemy. 14 jedzenie. 14 jedzenie. A ta rybaka 10. Jedzenie 5. No nie zrobię tego bardzo. Nie zrobię. Czym gdzieś mnie kicia? O, kolejne zapasy, bardzo fajnie. Chyba, że będę miał tam na psa jakoś patrzeć. To nie musisz. Oje, udało się, dobra, skasowany, to jest żelazo i drewno dla nas i złoto. Tutaj jesteśmy w stanie zrobić, o właśnie sobie trochę uwaliłem dobrą, znaczy taką dobrą miejscówkę na ten tartak. Nie mam dobrej miejscówy na tartak na star, w sensie tu jest chyba ok. Tu gdzieś może być w porzo. O, zagraj mi tak. Tak, ale potrzebuję się tu przepchać, dobra, zrobimy to. Przepchniemy się tutaj. Czy ja mogę gdzieś jeszcze jedzenie tu wykombinować? Jakoś tu, na dziewiątce. Fajno, fajno. Jedzenia i... A, tu myśliwego mogę mieć też na siódemce. No, spoko, spoko. Tartak zaraz sobie zrobimy. No i tutaj chatki. Jak tylko jedzenie wpadnie, to robimy chatek na maksa. Bo tu się też przyda teren, to mi poszerzy. Dobra, w porządku. Ty wróć się tędy. Ty tutaj masz kolejne zasoby. Wow, ale dobra jest ta mapa. Naprawdę opór. Nie strzelaj, nie strzelaj. O, fuck, dobra, jest ściągnięte. Tu mamy kolejne. Ale nie wiem, czy chcę to jeszcze kasować tak szybko. Bo na razie nie potrzebuję aż tak surowców. Ale dobrze, mamy dobry start, mamy dobry start. Absolutnie nie potrzebuję drewna, bo mam go dużo tutaj na tych stosach. Spoko. Ty podejdź tu. Ty podejdź sobie tam, ty podejdź sobie tu, ty podejdź sobie tu, ty podejdź sobie tu. Ty możesz sobie już tutaj wracać, pomalutko pilnować. Ty możesz sobie tutaj wracać. Tutaj nic nie ma, więc cofaj, ty sobie podejdź tam, ty sobie podejdź tam. Czekamy na jedzenie. Dobra, to już wszystko wiemy, tutaj sobie wracamy. Tam sobie podejdziesz, ty tu sobie wracasz. Tam szybkęsy już są, więc to będzie trochę lipa. Ale dobra, podejdź tu. Wy tu obronicie ładnie to wszystko, jak najbardziej. Bo czemu by nie? Dobra, dobra, wy sobie idziecie tam. Tutaj zaraz jedzenie mi wpadnie oczywiście. To sobie zbudujemy. No jasne, że sobie zbudujemy, żeby mieć już prąd jakiś taki pierwszy. Podstawowy chociaż bardzo. Czy tutaj? Jak patrzę za domem, będę budował domy tu. Tak, do tej linii mogę, więc będę tu budował. Więc tu by nie przeszkadzało, tu będzie przeszkadzać. Chociaż nie, tu możliwe, że nie będę mógł zbudować, bo będę... Aha, nie, bo tu jest budowla, dobra, mogę zrobić. Tu mogę zrobić. Ale zabieram trochę terenu potencjalnej farmy, więc nie chcę tego tu budować. Zagramy sobie ten wentylator tutaj, dobra, i spoko. Ty przyniesiesz trochę zombich, takich szybkich. Więc trzeba to będzie dobrze rozstrzelać. Tobą przede wszystkim i kajtowaniem dobrym. Ukończono jedzenie, to jest istotna sprawa.
Tu, kurde, trochę miejsce na tartak sobie uwalam, mam wrażenie. Dobrze byłoby pobudować tych chatek, to jest ultra ważne. A, tu nie będę mógł później budować, dobra, cofnij. Spoko, spoko, przymierzymy to sobie jakoś tak, żeby było dobrze. Good. Tu zróbmy przerwę. Dobra, i brak surowców, spoko. Teraz to my mamy za zadanie tutaj się obronić, to jest mega ważne. Jeżeli oni oczywiście to biegną, bo może być tak, że zgubili trop. Dobra, ty bądź gdzieś tam. Wy tam dacie radę, ty idź tu. Żebyście tutaj osłaniali te domki, tu nam wpadło dużo wszystkiego, tu wentylator się buduje. Tartak. Trochę uwaliłem, trochę nie uwaliłem sobie tej miejscówki. Mogę się tu wybudować. Wrogowie są zbyt blisko, to jest zazwyczaj niepokojący komunikat. No właśnie. Gdzie my się chcemy puszować? Chcemy się tu puszować, żeby zajmować ten teren. To są powolniaczki na szczęście. Pójdź, chcemy tu się poszerzać, żeby tu móc się budować. Ten teren mnie ogólnie interesuje. Ten teren tutaj mnie bardzo interesuje, jeżeli chodzi o rozbudowę. Hej, Gimper, chciałem powiedzieć, że odcinek LNB z Cezarym Pazurą był świetny. A to dziękuję, bardzo mi miło. O, zburza radiostację, to jest dobry pomysł. Zrobimy to sobie już w tym momencie. Czy ja mam opcję na więcej jedzenia? No nie mam, ale dobra, to nie szkodzi. Bo teraz drewno, robotnicy, energia i bardzo szybko robimy drewniany warsztat. Ty możesz podbiec po to drewno, ty możesz podbiec po to drewno, jeżeli oczywiście będziesz w stanie. Tutaj wy na ataku. 14 namiotów wjechało, więc fajno. To jest zawsze miła sprawa. Snajper, technologia, rynek. A jedno i drugie mnie nie ustawia. Dobra, wezmę to, do przyszłości zaoszczędzę trochę złota. Dobra. Tak, ty tu na osłonę, ty tu się wycofuj. Tutaj drewniany warsztat. Mam trochę dupa z miejscem. Dobra, zagrajmy najpierw tak i tu zagramy warsztatem. Tak zróbmy. Można by go szybciej oczywiście zrobić, ale nie chciałbym się zabijać o to. Tutaj będziesz bronił, tutaj sobie strzelaj. Ty tutaj sobie bądź, ty tutaj sobie bądź. Tu się poszerzamy, więc tu dobrze byłoby spuszować. O ile jest co? Nie ma, super. Tutaj jest bardzo czyste, jeżeli chodzi o zombie. To nie ukrywam, mnie cieszy, ty jesteś na patrolu. Wiem, że to jest takie defensywne granie, co też nie jest zbyt dobre, ale spoko. Wy tu sobie puszujecie, ty tam sobie patrolujesz. Wy tu sobie puszujecie. O, ty to trochę przegiąłeś, koleś. Więc pójdziesz sobie bardziej tutaj na północ ich odciągać. Wy tu też sporo wzięliście zombiaków na siebie. Tutaj się buduje pod miejsce. Teraz warsztat. Tam szybkęsik jakiś, to też jest niemiłe. Kurde, to zaraz pociśnie lepiej niż ja jego. Jak się to skończy. Gonimy, gonimy, kajtujemy. Tu jest strzelando, tu jest patrolowanie. Tutaj wjechało to, więc wjeżdża drewniany warsztat. Trochę blokuje sobie miejsce na namioty. Ale no to załóżmy, że trudno. Ale tam i tak bym dużo nie pobudował. Dobra, gramy tak. Gramy tak. Tutaj będzie wyczyszczone zaraz. Bardzo dobrze, tutaj jest push. Tutaj jest push. Tutaj jest push. Tutaj jest push. Tutaj jest patrolowando.
Czy mam gdzieś jedzenie do zgarnięcia? No tak średnio bym powiedział. Potrzebuję tego, potrzebuję farmy i potrzebuję coś tam robić. 82 na chatach. O, tu jest Village of Doom w Pożo. Jedzenie. No tutaj mógłbym z chatą pójść, ale no to potrzebuję drewna w Pożo. Tu leżało, już nie ma chyba, dobra, spoko. Tutaj trzaskamy, dobra, grane jest. Czy jeżeli oglądam czwarty raz twoją serię z Gothica, to jestem chory psychicznie? Tak. Odpowiedz już mi tak. Ty się cofaj, wy się strzelajcie. Ty strzelaj tam. Tu jest szybka, jest kurde niepotrzebnie. Bardzo w porządku. Ty sobie tam strzelaj, tu sobie wleciało jakieś złoto, jakieś drewno. No możemy tutaj się tak poszerzyć. No, albo tu. Nie myślę, w którą stronę. Tu chyba lepiej. Tak naturalniej bardziej czuję tam to miejsce. Tu sobie puszujemy. Teraz jeszcze te zombie nie będą za bardzo sami na mnie ruszać, więc to jest dobra sprawa. Więc możemy sobie ich trochę tutaj podatakować. Tam coś ruszyło, no ale to spokojnie. Tam jesteśmy spoko, tu jesteśmy spoko. Czy buduję, czy jestem w stanie gdzieś jeszcze jedzenie wymyślić? Tu, ale tu nie wiem, czy chcę, póki co. Po prostu tu jest chatka już z tej strony. Tu nic nie zrobię, okej. Okay. Ty sobie puszujesz, wy sobie puszujecie, ty sobie puszujesz. Czyścimy, czekamy na warsztat, no niestety. Potrzebujemy go, żeby mieć więcej jedzenia. Wjeżdża kolejne złoto, spoko. Będzie co wydawać. Jedzenie na 14. Jedzenie na 12, zawsze okej. Okay. Są dodatkowe domy, czy mam miejsce na te domy? Mam nadzieję, bo jak nie, to będzie bida, panie. Będzie bida. Tutaj byłoby dobrze mieć miejsce. Tu możemy się spuszować, delikatnie bardzo. Zaglądając najpierw, czy tutaj jesteśmy wypornościowo w stanie, w sensie, czy tu nie ma zombich. Nie ma, więc ty idź tam puszować w dalszym ciągu. Wy tu sobie puszujecie, tu już jesteście, balista albo farma. No ja myślę, że farma, bez dwóch zdań. Myślę, że farma i dużo domów bez dwóch zdań. To jest to, czego potrzebujemy w tej rozgrywce. Tam jest grane, tu zaraz będą chatki myśliwego zrobione. Tam sobie puszujemy, tu sobie puszujemy, tu sobie puszujemy. Ty sobie puszujesz. Tam nie wiem, czy nie jest za blisko Village of Doom. Ukończono dwie chaty myśliwego. Tutaj mam miejsce na kopalnię, więc tu już nie chcę bliżej się budować. Tutaj możemy zagrać tak. Tu mamy mnóstwo miejsca na farmy, ale nie wiem, czy chcę to wykorzystywać. Brak surowców, a jedzenie się skończyło, to okej, okay, dobra. Jesteśmy na chillku. Tutaj trochę dużo ich ściągnąłeś, tam puszuj. Tutaj trochę jest. To jest już właśnie ten Village of Doom blisko. Tego się boję trochę, że tu jakiś szybken zaraz mnie zaatakuje. I się obudzę, że jestem w pupie. Tam puszuj. Tu sobie budujemy. Może trochę soldierów. Nie, bo nie robią hałas. Tym razem będę chciał spróbować zagrać na balisty bardziej, wiecie? Taki jest mój pomysł. Zobaczymy, jak to siądzie. Myślę, że fajnie. Setka citizensów już. Kolejne namioty się zbudowały. Kolejna kasa wpada. Bardzo mi tu miło z tego powodu. Tam jest puszowane, tam się robi farma. Tutaj się badamy, tego nie zrobię, bo nie mam kamienia, to możemy sobie kopalnię przymierzyć. Ach, tu mnie sięgam akurat. Kamień na 4, kamień na 3. No, kamień na 4. Jest to zawsze coś. Farmy się przygotowują, prąd się zaraz przyda. Katek, no tutaj nie będę robił, tam mogę pójść, ale to muszę się puszcznąć, no to potrzebuję więcej drewna, ale to spoko. Czy poczekamy, tu mogę gdzieś tartak zbudować po prostu i mieć więcej drewna, wiecie, o, te drewno na 8. Nie jest to jakiś hicior Mistrzostwo Świata, ale żyjemy. Drewno na 8 jest okej, drewnem. Ty nie wychodź za bardzo, bo ty widzisz, już robisz nam problemy, kolego.
dużo ich ściągasz. To jest twój problem zasadniczy. O, żołnierz zdobywa już stopień weterana. To jest bardzo dobra informacja, bo żołnierz będzie w stanie sam puszować w wielu miejscach. Czyli na przykład tu. Tutaj farma została zbadana. No moim zdaniem badamy balistę następnie. Ty sobie tu możesz puszować. Ty tu, ty tu, ty tu. Dobra, tam budujemy tartak kolejny. Tutaj się robi. Kończyła się kopalnia, będzie się zbierał powoli kamień. Ty sobie tu puszuj, ty sobie tam puszuj, wy sobie... Kurwa mać. Jak ja to przegapiłem? Wróć tu, wróć tu, wróć tu. Jednostki są atakowane, ty za daleko pewnie trochę. Spoko, spoko, a tam szybkęsy już biegną, więc się w ogóle wycofaj. Ty podleć tu, wy tutaj ich wykajtujecie. Ty podleć tutaj, będziesz bronił zaraz. Ty sobie podleć tu i broń. Wy sobie ich prowadźcie tutaj bardzo ładnie. Prąd się jakiś przyda. Bo jest u nas byda. Byda, byda z nędzą. Ten se tu będzie bronił, ty se tu bronisz, tu se bronicie. Ty sobie tutaj coś możesz spuszować, ty się możesz cofnąć. Ty możesz być ostrożny, ty możesz spuszować. Wy se możecie biegnąć, nic wam to nie da, ty se możesz strzelić. Ty se tam strzelasz, ty se tu strzelasz, tu se strzelacie. Jak oni strzelają, tu se wpada drewno, tam se wpada coś. Tu się bada już balista, bo farmy już mam. Na to trzeba 30 drewna, więc spoko. Ty podejdź sobie tu, ty podejdź sobie tam. Ty sobie tam strzelasz. Ty tu dostajesz po mordzie, ale już się zbierasz. Wy tu ich rozstrzeliwujecie. Tutaj sobie żyjemy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Strzelane, strzelane. Wielka balista dostępna, bardzo mnie to cieszy. Zaraz polecimy z farmą. Kończono w wiatrach, zaraz padnie drewno kolejne. Ty już idziesz tu, strzelasz sobie tutaj, ty już idziesz tu, strzelasz sobie tutaj. Ty możesz wyjść gdzieś tu, strzelić sobie tutaj. Ty możesz podejść tam, ty możesz podejść tu. Tu nam wpadło drewno, stawiamy sobie farmę. Jedzenie na 62, to jest bardzo dobra rzecz. Wy tu sobie puszujecie północ, to jest fajne miejsce. Ty jesteś już na weteranie, więc myślę, gdzie cię trzymać, może tutaj. A ty sobie pójdziesz tam, bo tu jest ciasne przejście, więc sobie będziesz dobrze dawał radę. Idziesz tak, ty idziesz tak, ty idziesz tutaj, wy idziecie tam, tu jesteś spoko, tu jesteś spoko. Balisty już mam, nie mam teraz żołnierzy, więc nie muszę ich szkolić, więc badamy, czy badamy sobie coś na ten moment? Może wieżę obserwacyjną, żeby trochę lepszą mieć kontrolę, bo wiem, że miałem z tym problemy. Jedzenie tu zaraz wpadnie, jak wpadnie jedzenie, to wpadną i domy, jak domy, to trzeba miejsce, miejsce mam tu. Miejsce chciałbym mieć również tam, żeby budować. Zacznijmy sobie od pójścia tutaj, żeby też dorównać do tego. I tu już zaczniemy zbierać, ty sobie puszujesz tu. Tu zaraz farma działa. Dobra, tu sobie puszujecie. Tu jakaś balista mogłaby was wyczyścić, to byłoby spoko. Tutaj puszujecie. Ty tu jesteś taki bardziej defensywny. Patrolujesz sobie tak, ty tam puszujesz, wy tu puszujecie. Tu zaraz będziecie na weteranie, to jest dobra nowina. Balista więcej złota, to spoko, nie ma problemu. Zaraz coś się rozkmini w tym temacie. Najpierw chciałbym trochę chat pobudować. Tutaj możecie póki tak grać. Ukończona farma, to jest bardzo dobra informacja. To oznacza więcej chat. Tam nie mogę. Tutaj nie chcę. Tu będę mógł farmę zrobić.
tam trochę nie mogę, trochę nie chcę, w zależności od tego, jak na to spojrzymy. Tu sobie zbuduję od tej strony, więc tutaj zaczynamy działać raz. Och. 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3. I pójdziemy dalej tutaj. W ten sposób. Tak, pójdziemy w ten sposób sobie dalej tam. Tu się rozbudowujemy, tam sobie żołnierz strzela, tu sobie wystrzelacie, tu sobie ty patrolujesz. Dobrze, dobrze. Tutaj jest jakiś biegacz, sobie biegnie, sprintuje, uczy się do maratonu. Dobrze, ty sobie puszujesz tu, ty sobie puszujesz tu, wy sobie tam puszujecie. Ty sobie tutaj grasz cały czas, bardzo dobrze, tylko nie za dużo ich naraz. Wiadowczyni na weteranie, doskonała informacja, kolejne 8 namiotów, kolejny namiot, tu kolejne miejsce, tutaj prąd, jedzenie jesteśmy na ok. Tu jesteśmy na wporzo, tu jesteśmy na wporzo. Tutaj sobie zrobimy takie, aha, nie mam drewna, ok, nie, złota nie mam. Zrobimy sobie tak, ty sobie pójdziesz tutaj trochę pomagać. Wy sobie tam defujecie, ty sobie tam defujesz, ty sobie tu defujesz. Ty sobie idziesz tak, ty sobie zagramy tak tu, bez tego. Tutaj sobie zagramy tak, żeby mieć trochę osłonięte. Tutaj żołnierz sobie pilnuje w zupełności, tu jesteśmy na okeju, tu jesteśmy na okeju. Ty sobie pilnujesz, wy sobie puszujecie, ty sobie puszujesz. Pchać się chcemy w tę stronę, tak myślę, no bo tu mam najwięcej takiej przestrzeni fajnej, kompaktowej. Tutaj jest tak, tu są wąwozy, jakieś te kopalnie, kratery, tu niby też, ale tu mam sporo miejsca, tu mam sporo miejsca. To jest fajny place, żeby się puszować. Więc mam nadzieję w tamtą stronę iść. Tu jest trochę lipa, jeżeli mam być szczery. I tu już jest jakieś wrogowie są zbyt blisko, co mi absolutnie nie odpowiada. Co się stanie, jak podejdę tu? Okej, okay, tu jest taki chłopek, więc my chcemy, żebyś ty patrolował już tam. Dostępna wieża obserwacyjna, bardzo mnie to cieszy. Ona kosztuje trochę złota i trochę drewna, więc to nie jest nic dobrego. Dobra, ty tutaj dużo ich ściągnęłaś, więc nie rób tak. Ty tutaj podejdź sobie tu, tutaj wpada nam gol, tutaj budujemy kolejne chałupy. Tu potrzebujemy jedzenia, żeby to mieć potrzebuje farmę, na farmę potrzebuje złoto, w porządku. Ty sobie czyścisz również. W takim razie, byleby nie za grubo, ty na weteranie, ale sobie czyścisz. Tam jest Village of Doom, więc nie chcemy aż tak agresywnie podchodzić. Ty sobie czyść, ty sobie czyść, ty sobie czyścisz. Kolejne 4 namioty, 182 w dniu 5. Zajebiście. 800% difficulty oczywiście, najwyższe możliwe. Tego nie badamy, tego nie badamy, tego nie badamy. Tutaj jesteśmy ok, tu jesteśmy ok, tu jesteśmy ok. Tu możemy w tamtą stronę tak delikatnie pójść, tu możemy tak delikatnie pójść. Tu możemy tak, tu możemy tak. Tu jesteśmy ok, tu nic się nie dzieje. Tutaj żołnierz, żołnierz niech trochę wyjdzie. Ty tam puszujesz, czekamy na jedzenie. Czekaliśmy na złoto, a jej już mamy. Więc tu mogę postawić kolejną farmę na jedzenia 58. I to jest kolejny dobry budynek, kolejna dobra decyzja. Ty sobie strzelasz pomału, wy sobie strzelacie pomału. Jesteście w porze ludźmi. Raz, dwa, trzy, czterech rangerów tu. Jeden weteran, drugi weteran, trzeci weteran zaraz. Czwarty weteran jeszcze trochę. Ty weteran oczywiście. Więc sobie tutaj strzelasz. Tam są szybkie zombie, ale ty jesteś weteranem, dajesz sobie radę. Bardzo dobrze. Let's play na żywo, ktoś pisze na czacie. No dzień dobry, tak to tu wygląda od, nie wiem, roku mniej więcej, coś takiego, więc to jak... Dziwne, że nie wiecie w sumie, no ale to już wiecie teraz, jak nie wiedzieliście. Pozdrawiam, dobra, ty sobie tutaj się trochę cofnij, bo wszedłeś za bardzo, tutaj się zbieramy, tutaj mamy surowce, wpada sobie drewno, ten cię chce ominąć, ale mu się nie uda, bo go zablokujemy. Ty się cofasz, bo idą zombie, ty puszujesz, bo przestałeś, ty się strzelasz, bo masz broń. Tutaj idziemy tak, tutaj jest farma. Ten se ściągnął dużo tych zombiaków, więc ty mu teraz pomożesz, żeby to wybronić i będziecie fajnymi ziomeczkami. Wjechała sobie farma, farma oznacza domy. Domy oznaczają robotników, robotnicy oznaczają pieniądze. Miejsce, potrzebne jest miejsce, miejsca nimo. Ale mogę mieć garnizon, bo garnizon kosztuje tylko 20T.
tego, ale czy ja potrzebuję ten garnizon, czy wolałbym się obronić balistą? Wolałbym się obronić balistą. Rynku nie zrobię, muszę mieć 200, ale będę zaraz tylu miał, więc jak tylko zbudują się tamte namioty. Więc ja chętnie sobie zrobię tutaj tartak na 13. Tu potencjalna kopalnia, a gdzieś bym poszedł w magazyn, na który potrzebuję energii, jak energia, to tak, i zrobimy sobie tu w ten sposób. To sobie zabudowałbym, ale tu zrobię nie zbuduję chaty myśliwego, więc tu sobie zabuduję tak, żeby mieć to delikatnie chociaż osłonięte. Tutaj jestem zablokowany, tutaj rangerka pilnuje tego terenu, tu wy pilnujecie, dobrze, gramy dalej. Tutaj ty sobie podejdź tak od tej strony, żeby też za bardzo, za mocno nie prowokować. Ty sobie bądź tu, ty sobie jesteś tu. Tu sobie będziemy zaraz wychodzić balistą. Dobra, jesteśmy tutaj. Tutaj gramy, ty sobie podchodzisz trochę za daleko. Ty sobie tu puszujesz, ty sobie puszujesz tutaj. To jest fajne, że sobie tu puszujesz, ale wcale nie aż takie potrzebne, bo ja się tu rozszerzać nie będę. Ale dobrze to zawsze poczyścić. Ty się cofnij tu i pójdziesz tam, żeby puszować. Raczej mam 200 typiarzy, więc możemy zrobić rynek. Rynek da mi przede wszystkim mnóstwo jedzenia, ale potrzebuję niego trochę energii, trochę złota. To jest kwestia czasu. Ty sobie schodzisz tu, wy sobie puszujecie tutaj, bo tu też jest fajna przestrzeń do przewania. Dwie wieże obserwacyjne, na to 10% energii już się naciąłem parę razy. Mamy dwie bonusowe wieże obserwacyjne, bardzo mnie to cieszy. Jedną postawimy tu, drugą postawimy, wrogowie są zbyt blisko, no dobra, to drugą postawimy sobie. Tu. Na dwie strony, to sobie skasujemy, to sobie skasujemy. Dobra, sobie tu puszujesz, sobie tu strzelasz. Ty ściągnąłeś sobie dużo zombie, więc ty idziesz tutaj. Zacznijmy od tego, że tu. Ty już tu idziesz pomagać. Ukończono wiatrak, ukończono tartak. Bardzo to jest ładne wszystko, bardzo mi się podoba. Ty sobie już się cofasz, ty tutaj wchodzisz ją strzelać z nimi. Wieże obserwacyjne się budują, tartaki mam, tamto mam, jest i magazyn. Magazyn może mi wzmacniać farmy, tutaj kopalnie żelaza, tutaj to. Tu znowu już zajmę trochę miejsca potencjalnie, które mogłoby pójść na farmy. Mam też opcję na rynek, które mi dodaje jedzenia w inny sposób trochę. Który mi dodaje jedzenia w inny sposób. Znowu już nie mam aż tak mądrego miejsca na niego, mam wrażenie. Tu jest chyba takie najmądrzejsze miejsce już. Ja tu chcę dużo domów też budować, więc myślę, że tu go nie zbudować, tutaj nie pójść w domy. Też tak mocno dosyć. No, ile tu łapiesz? Czekaj, 6, 12, 14, 15, 16 domów. Tutaj łapiesz 8, 15, 17, 19, 24, ale to jest mniej przyszłościowe, bo tu już dużo nie zbuduję. A tutaj będę chciał się rozbudowywać, jeżeli chodzi o dom. Chociaż tu mogę zacząć też ulepszać. Tu zabieram też miejsce właśnie potencjalnej farmie. Tutaj jest trochę za niebezpiecznie, mam wrażenie. Znaczy tak, mógłbym tutaj to wywalić. Nie, nie wywalę tych murków, no nic mi nie dadzą. Tu się nie zbuduje. Tu się mógłbym zbudować. Ale chociaż tu jest fajne miejsce na ekspansję. Ale nie ekspanduje się w tę stronę. Ekspanduję się w tę. Ale mam wrażenie, że to jest jeszcze zbyt niebezpiecznie momentami. No dobrze. Zagramy tak. Ty zagrasz tak. To jest neurologiczny punkt. Ty zagrasz tutaj. Zagrasz tak. Na szczęście rangerem ulepszonym. Zagrasz tak. Ty grasz tutaj, to jest w sumie w porządku. Ty grasz tak, o, to nam robi robotę fajną. Tutaj mamy jedzenie, jakbyśmy potrzebowali. I tutaj mamy Village of Doom, oczywiście. Tu jest prąd, tu są zombie, tutaj są fajne tereny. Bardzo dobrze. Zagramy sobie zaraz magazyn. Dobrze byłoby, no tu bym poczyścił balistą, bo to nie wydaje się skomplikowany teren do obrony. I powinno być w porządku, ale żeby tu grać balistą, to muszę tu zagrać najpierw takim czymś. Ta jest. Tak więc gramy. Gramy w ten sposób. Ty graj tu, tutaj mi nikt nie przejdzie. Tutaj są jakieś pojedyncze. Tu dobrze byłoby się oprzeć, ale ja chciałbym tutaj zagrać. Tutaj jesteś... No jestem sporo rozciągnięty tą bazą. Ona nie jest taka mała, jakbym chciał. To może pomyślimy nad garnizonem za chwilę. No to koniecznie. Ty graj już tutaj na patrolu i poszerzamy się tylko w jedną stronę.
Ty tutaj no, musisz być bardzo ostrożny, moim zdaniem, i też już grać na patrolu i na obronie, bo jesteś już lepszony. I to jest sporo, to sobie grasz tutaj, a ekspandujemy się w jedną stronę, tylko żeby nie w dwie naraz, bo to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ty sobie patrolujesz, będziesz tu pilnować, bardzo fajnie. Ale po co, dziękuję wam za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, cześć.